A na razie oddałbym głos Jankowi Pietrzakowi, który z nas wszystkich chyba Macieja zna najdłużej. Rzeczywiście tak jest, znam najdłużej, zgadza się, masz dobre informacje. Tak jest. Możesz czytać. Nie, koniecznie mnie słuchać. Przeczytaj. Maciek Przylek, ja byłem sekretarzem redakcji w Szpilkach w połowie lat 70. gdzieś przynosił felietony sportowe. Był takim chudziutkim blondaskiem. Że chciałem serdecznie przywitać Krystynę. Witam cię, Krysiu. Podobno możesz... No, można się prosić o parę słów, proszę. Zrzałam się po schodach na talecu. Do mikrofonu. Maciej Rybiński. Raz, dwa. Maciej Rybiński zawsze twierdził, że ja na niego wyszłam dla pieniędzy. A jakie to byli pieniądze? To były długi. Maćka, które ja gorliwie spłacałam. Otóż dla mnie zawsze było niezwykle intrygujące, że mój mąż tak się świetnie znał na ekonomii, ale tej takiej ogólnoświatowej. I w ogóle świetnie na ten temat pisał. Natomiast kompletnie się nie znał na ekonomii domowej. W związku z tym był rozrzutny i nieobliczalny. Na przykład, kiedy szedł na zakupy i coś kosztowało 19,90, to on mówił, że to kosztowało 19. A jak coś kosztowało 25, to mówił, wiesz, tak około 20 zł zapłaciłem. W związku z tym zawsze byłam pełna podziwu dla jego erudycji, wiedzy ekonomicznej, która się nie przekładała na nasze osobiste życie. Ponieważ ja kierowałam finansami domowymi, wychodząc z założenia, że rajek jest w porządku, ale ja mam babski rozum. Bo chłopski rozum, jak się okazuje, w takich sytuacjach się nie sprawdza. I tak było. Uzupełnialiśmy się. To akurat dobrze tutaj powiedziałaś o tym prostym rozumieniu ekonomii, bo chcę zacząć od takiego felietonu. Moje prostackie poglądy ekonomiczne. Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii przyznano dwóm uczonym za badania nad derywatami. Po raz pierwszy z pojęciem derywaty w oryginalnej amerykańskiej wersji derivates, nie wiem, czy dobrze wymawiam, zetknąłem się kilka lat temu, gdy Polska prowadziła rokowania na temat restrukturyzacji zadłużenia z klubem londyńskim, skupiającym wierzycielskie banki prywatne na Zachodzie. W przysłanym mi faksem uzgodnionym, ale jeszcze nie podpisanym tekście porozumienia, jednym z punktów były właśnie derivates, jako sposób spłacania zadłużenia. Znalazłem się w kropce, ponieważ nie wiedziałem, co to jest, a tym bardziej, jak to nazwać po polsku. Na pomoc, zaraz, bo coś tu mi się przesunęło, dobrze, wezwana na pomoc służba językowa jest taka, mego pracodawcy z naszej BBC też pokazała bezradność. Takiego pojęcia nie było w żadnym słowniku. Zadzwoniłem do prowadzącego w imieniu klubu londyńskiego rokowania z Polską, dyrektora Dresdner Banku, bardzo miłego doktora Lippa. Markowiec okazał zakłopotanie. Wprawdzie wiem, co to jest, ale nie podejmuję się panu tego wyjaśnić krótko i zrozumiale. Powiedział, a zapytany, jak to się nazywa po niemiecku, odparł, że wcale. W małym gronie bankierów i spekulantów giełdowych używa się słowa angielskiego. Chyba przed 2 laty derywaty znalazły się po raz pierwszy w czołówkach gazet, kiedy młody broker z Singapuru doprowadził spekulacjami do upadku zacny i tradycyjny dom bankowy w Londynie, po czym ścigano go po całym świecie i wreszcie aresztowano w Niemczech. Wtedy też słowo uległo spolszczeniu na derywaty. Co dalej niczego nie tłumaczy i trzeba przeczytać dzieła nagrodzonych Noblem ekonomistów, aby zorientować się cokolwiek, o czym jest mowa.
1948 roku natomiast na łamach dziennika Los Angeles Times pewien amerykański ekonomista opublikował krótką bajeczkę. Bajeczka jest mniej więcej taka. Było sobie królestwo trapione przez wszystkie możliwe klęski gospodarcze, w którym szalały bezrobocie, inflacja, recesja i pauperyzacja. Król kazał więc wezwać wszystkich uczonych ekonomistów w państwie i polecił im spisanie całej wiedzy ekonomicznej. Tysiące mędrców pracowało całe rok i po 12 miesiącach przedstawiło monarsze wyniki prac. 80 tomów in folio. Król kazał stracić na podwórcu zamkowym połowę uczonych, a drugiej przerażonej połowie kazał dzieło skrócić. Po roku królowi przedstawiono już tylko 40 tomów in quarto, ale monarcha polecił operację powtórzyć. I tak doszło rok za rokiem. Balała liczba tomów i topniała liczba uczonych w ekonomii. Na koniec pozostała już tylko skromna broszurka i zaledwie jeden mędrzec. Siwobrody starzec, nie czekając na werdykt królewski, padł na kolana przed tronem i rzekł: Najjaśniejszy panie, przedstawię ci całą wiedzę ekonomiczną ludzkości w kilku słowach. Oto one. Nie istnieje nic takiego jak posiłek za darmo. Brawa dla Maćka, brawa dla Maćka. To jedno zdanie i teoria derywatów są to dwa bieguny nauk ekonomicznych. Albo wiedza tak szczegółowa i o takim stopniu komplikacji, że jawi się postronnym jako wiedza tajemna, zastrzeżona dla wąskiego grona, albo skrajne prostactwo. Tak oczywiste, że nie chce się wierzyć, aby było prawdziwe. Naturalnie w interesie ekonomistów leży zachowanie monopolu na interpretację zdarzeń i procesów gospodarczych. W wielu dziedzinach nauki ekonomicznej osiągnęły już poziom lingwistyki i kilku innych nauk humanistycznych, które w pogoni zatraktowanej niemniej jako równorzędne naukom ścisłym popadły w taką matematyzację i wytworzyły tak hermetyczny język, że na temat stanu ich badań można rozmawiać ze sobą, może rozmawiać ze sobą kilkunastu monopolistów na świecie. Lingwistyka mało kogo interesuje i mało kogo dotyka. Jesteśmy jak molierowski pan Jourdain, który nie wiedział, że mówi prozą i któremu ta wiedza też nie bardzo była potrzebna. Z ekonomią jest inaczej. Ekonomia dotyczy każdego z nas. Od polityki gospodarczej zależą bardzo podstawowe elementy bytu każdego. Każdy błąd, zastosowanie fałszywej teorii prowadzi do skutków odczuwalnych przez społeczeństwo w ciągu dziesięcioleci. Teorie Keynesa o zapobieganiu cyklom ekonomicznym przez zwiększanie wydatków państwa obalone zostały dopiero przez praktykę. Dziś krytykowanie Keynesa bardzo jest w modzie, oczywiście poza kręgami socjalistycznymi, które nadal wierzą w cudowne skutki zwiększania siły nabywczej ludności ponad poziom jej sił wytwórczych. Jest na ten temat wiele mądrych prac, ale nikt w nich nie wspomina ceny, jaką trzeba było w wielu krajach świata za Keynesa zapłacić. Ekonomia jest nauką dążącą do ścisłego, matematycznego opisania organizmów gospodarczych i to w dodatku w procesie dynamicznego rozwoju i stwarza wrażenie, że jest to w stanie zrobić, ignorując zupełnie dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, gospodarka, obojętnie światowa, polska czy gospodarka produkcji, obrotu, sprzedaży drutu i gwoździ, uzależniona jest od tak wielu czynników i od tak wielu podmiotów uczestniczących, że jej pełne opisanie z uwzględnieniem absolutnie wszystkiego jest niemożliwe. Jest to po prostu system o takim stopniu komplikacji, porównywalny z genotypem człowieka albo z kosmosem, że wymyka się całościowemu ujęciu. Owszem, można chwytać tendencje i odważyć się na prognozy, ale nie można głosić prawd ekonomicznych ostatecznych i nieodwołalnych. Po drugie, ekonomiści zakładają milcząco, że tak zwane podmioty działalności gospodarczej, zarówno instytucje, jak i ludzie, zachowują się zawsze racjonalnie. Tymczasem tak nie jest. W działalności gospodarczej ludzie, zarówno zwykli, jak i kierownicy finansowych, gospodarczych organizacji, podlegają złudzeniom, zaślepieniom, fałszywym nadziejom, legendom, zupełnie tak samo jak w polityce i w miłości. Niedawno mieliśmy do czynienia z krachem na wszystkich giełdach światowych. Gdzieś tak pod koniec września zachodnie gazety zaczęły przypominać krach z 1987 roku, pisząc, że październik jest w ogóle miesiącem feralnym dla giełdy i że znów coś wisi w powietrzu. Natychmiast pojawiły się komentarze sław ekonomicznych kpiące z przesądów.
Czytałem także wywody jeszcze przed dzień załamania się kursu w Nowym Jorku. Krach w USA, w Niemczech, w całej Europie, a także w Polsce nie miał żadnego uzasadnienia w żadnych wskaźnikach ekonomicznych, a jednak przeskoczył z Azji na cały świat w akcie irracjonalnej paniki. Komentarze ekspertów po krachu były też charakterystyczne. Twierdzili oni mianowicie, że kursy akcji były zawyżone i nastąpiła naturalna, konieczna korekta. Inaczej eksperci musieliby przyznać, że ekonomia jest w części przynajmniej, być może nawet w części najważniejszej, nauką humanistyczną, co oznacza, że natura ludzka z jej ułomnościami ma decydujący wpływ na gospodarkę, ważne ceny surowców i wskaźników podaży popytu. Przepraszam, to bez statywu bardzo mi się marnie czyta i przewraca kartki. Przyznanie tego równie trudno przychodzi obiektywnym badaczom, liberałom gospodarczym, jak i zwolennikom marksistowskiej teorii, że to stosunki produkcji kształtują naturę ludzką. Ludzie nie są z istoty swojej racjonalni. Dlatego tak łatwa ekonomia może podlegać i podlega ideologizacji. Z tego powodu gospodarka bywa ulubioną zabawą polityków, którzy odwołują się tak chętnie do naszej naiwności i gotowości do wiary sprzecznej ze zdrowym rozsądkiem. Jestem, jeżeli chodzi o ekonomię, prostakiem. To znaczy, między innymi, nie uznaję w myśleniu o gospodarce tak zwanych imponderabiliów, elementów należących przede wszystkim do polityki rozumianej jako dążenie do zdobycia i zachowania władzy. Nie uznaję łączenia ekonomii z melioracją społeczną, usuwaniem konfliktów, zrównywaniem szans. Uważam prostacko, że celem działalności gospodarczej powinno być osiągnięcie zysków, a nie pełne zatrudnienie, wysyłanie pracowników na urlopy i urządzanie im pogrzebów. Przedsiębiorstwo nie zyskujące zysków mam za szkodliwe dla ogółu, a tolerowanie i podtrzymywanie tego stanu rzeczy uważam za postępowanie kryminalne. Celem polityki i polityków powinno być tworzenie ram prawnych pozwalających na rozwój wszystkich gałęzi gospodarki i osobiste bogacenie się jak największej liczby obywateli, a nie żerowanie na gospodarce oraz efektach inicjatywy i pracy innych. Państwo, ta wspólnota obywateli nie po to istnieje, aby pełnić rolę Janosika, odbierać bogatym, rozdawać biednym. Jego organa powinny jedynie zabiegać o to, aby liczba bogatych rosła, a liczba biednych malała. Tymczasem za poprawne polityczne uważane jest dziś powszechnie w Europie niedopuszczanie do bogacenia się, to znaczy korzystania z rezultatów nie tylko sprytu, ale także wysiłku, wiedzy, pracy, inteligencji oraz premiowanie bierności, lenistwa, braku kwalifikacji i rozumu. Nie znam innego sposobu obliczania zamożności państwa, jak sumowanie zasobów jego obywateli. Dla mnie tylko to państwo jest bogate, które ma zamożnych obywateli. Państwo bogate tak zwanym majątkiem narodowym, którego obywatele szukają na śmietniku resztek, jest nędzarzem. I to na dodatek haniebnym. Państwo, którego biurokracja opiekuje się biednymi tak troskliwie, że zamyka im tą opieką całkowicie drogę do podjęcia próby indywidualnego wzbogacenia się na własną rękę, jest państwem opętanych ideologicznie głupców. Taki sposób myślenia o stosunkach między państwem, gospodarką i społeczeństwem, celowo uproszczony, a nawet prostacki, jest zazwyczaj denuncjowany jako wyraz antypostępowego i dziczawego myślenia kapitalistycznego w stylu manchesterskim. Postęp, jaki się temu przeciwstawia, ma polegać na hodowaniu sytych niewolników państwowych, zabezpieczonych biurokratycznie przed wszelkim ryzykiem życiowym, z wyłączeniem popadnięcia w apatię i alkoholizm. Wiem, o czym piszę. W 1982 roku wyrzucono mnie z Polski i trafiłem do idealnego państwa ochrony socjalnej, do RFN-u, gdzie się mną bardzo starannie zajęto. W ciągu 2 tygodni dostałem mieszkanie całkowicie umeblowane, zasiłek na życie, na ubranie, na buty, darmową opiekę lekarską. Byłem doskonale zaopiekowany i absolutnie bierny. Przez jakiś czas wegetowałem, aż zdałem sobie sprawę, że grozi mi, iż nigdy już nie będę ani człowiekiem aktywnym, ani dziennikarzem. Mogę się tylko spokojnie, cicho zapić i zostać kolejną ofiarą emigracji, bo przecież nie państwa opiekuńczego. Zrobiłem wtedy rzecz być może ryzykowną, ale jedynie słuszną. Poszedłem do odpowiedniego urzędu i zrezygnowałem z zasiłku.
postawiłem się sam w sytuacji przymusowej i ona rozwinęła we mnie taką inicjatywę, że w kilka miesięcy później mogłem już za własne pieniądze kupić używany samochód. Państwo nie może oczywiście stawiać ludzi pozbawionych całkowicie dochodów nie z własnej winy przed alternatywą, zadbaj sam o siebie albo zdychaj. Ale nie może im też mówić, nic się nie martw, robaczku, siedź sobie przed telewizorem, a już my się tobą zajmiemy. Nie ma większego nieszczęścia dla jednostki, niż znaleźć się w szponach państwa i jego biurokracji. Wiem, że większość ludzi mających stałe miejsce zatrudnienia, zwłaszcza tak zwaną posadę, traktuje jej utratę jako ostateczne nieszczęście, choć wystarczy tylko porównać proporcje ogłoszeń w gazetach, w rubrykach dam pracę i szukam pracy, żeby zobaczyć, iż jest to znów głównie problem psychologiczny. Ludzie nie lubią pracy zmieniać i nie są do tego przygotowani. Są nauczeni, że o znalezienie im pracy powinno starać się państwo. Kogo państwo raz zatrudni, ten uważa, że ma roszczenie do tego stosunku pracy z państwem do końca swoich dni, czyli do emerytury. Tymczasem z punktu widzenia ogółu, z punktu widzenia gospodarowania państwem jego zasobami, a jest też coś takiego, z punktu widzenia przejrzystości stosunków w kraju bardziej się opłaca posłać wszystkich zbędnych pracowników tzw. budżetówki w stan spoczynku, niż utrzymywać ich zbędne miejsca pracy. Nawiasem mówiąc, jest to też idealny, zgodny z prawem sposób na pozbycie się wszystkich nominatów Leszka Millera ze służby publicznej i wszystkich świeżo mianowanych generałów z armii. W Europie Zachodniej, gdzie jest w tej chwili wysoki poziom bezrobocia, dotyka ono przede wszystkim ludzi pozbawionych wszelkich kwalifikacji zawodowych lub pozbawionych lub posiadających kwalifikacje niewielkie. Jest to zjawisko historycznie niezmienne, o czym świadczy wzmianka sławnego komediopisarza rzymskiego Plauta, że w starożytnym Rzymie z alimentacji korzystać musieli głównie ludzie nic nie umiejący. Dostosowywanie przez polityków państwa i gospodarki do potrzeb tych, którzy nie zdobyli żadnych kwalifikacji, na ogół dlatego, że nie chcieli, a nie dlatego, że nie mogli, odbywa się na ogół w imię sprawiedliwości społecznej. Jestem osobistym wrogiem tego sformułowania. Sprawiedliwość społeczna nie jest rodzajem sprawiedliwości, tylko po prostu brakiem sprawiedliwości. Sprawiedliwość jest niepodzielna, albo istnieje, albo nie. Tak jak demokracja, która jeśli jest socjalistyczna, oznacza po prostu dyktaturę i zamordyzm. Sprawiedliwość społeczna jest niesprawiedliwością, wyrządzaną jednym w imię dobra drugich, przez polityków, którzy sami niczym nie ryzykując, biorą w rękę narzędzie zniewolenia jednych i drugich. Używa się przy tym chętnie sformułowania o sprawiedliwym podziale. Znalazłem kiedyś taką bajeczkę, napisaną w drugiej połowie XIX wieku przez Johanna Petera Hebela, który wyjaśnia ślicznie, co to jest sprawiedliwy podział, w sensie ściśle ekonomicznym. Dwóch pasterzy zamierzało zjeść wspólnie wieczerze w szałasie. Jeden z nich miał 5 oscypków, drugi 3. Do szałasu zapukał wędrowiec, zaprosił się do wieczerzy. Pasterze podzielili 8 oscypków na 3 równe części. Każdy zjadł swoją porcję, wędrowiec otarł usta, podziękował i wręczył dobrym pasterzom 8 sztuk złota. Pasterze oczywiście pokłócili się o sprawiedliwy podział. Posiadacz 3 oscypków chciał, aby złoto podzielić porówno, po 4 sztuki dla każdego. Posiadacz 5 oscypków domagał się podziału według ilości serków, 5 sztuk złota dla siebie, 3 dla kolegi. Ponieważ nie mogli się dogadać, udali się do sławnego z mądrości i sprawiedliwości sędziego, który wysłuchał, orzekł tak. Właściciel 5 oscypków otrzyma 7 sztuk złota, właściciel 3 oscypków 1. Wyrok jest ostateczny. To zaskakujące orzeczenie jest jedynie sprawiedliwe z punktu widzenia ekonomii. 8 oscypków podzielonych na 3 równe części oznacza, że serki pokrojono najpierw na 24 kawałki, a następnie każdy z uczestników wieczerzy zjadł 8, a więc pierwszy z pasterzy oddał obcemu ze swoich 15 kawałków 7, a drugi ze swoich 9 tylko 1. We wspólny interes pierwszy zainwestował 7 razy więcej niż drugi. Sprawiedliwie więc należało mu się proporcjonalnie tyle samo z dochodu. To jest bajeczka, ale bardzo rozsądna. Znacznie mądrzejsza od powszechnych w naszych czasach bajeczek politycznych, wedle których prawdziwie sprawiedliwy podział byłby wówczas, gdyby większość sztuk złota pasterze oddali ludziom, którzy nigdy nie mieli żadnych serków. Mieszkają w innej okolicy, nie zajmują się pasterstwem i nie wykazują skłonności do dzielenia się wieczerzą z kimkolwiek. My, zwykli ludzie...
My zwykli ludzie nie musimy wiedzieć wiele o derywatach, ale powinniśmy się nauczyć koniecznie odróżniać ekonomiczne konieczności i realia od ekonomicznych bajeczek służących do uśpienia nas i osłabienia czujności nakrętactwa polityków. Tu brawa za ten felieton. Proszę Państwa, teraz mam przygotowane takie felietony, w których używał Maciek żartów pisanych do kabaretu pod egidą, bo tam się specjalizował w krótkich informacjach. Co tydzień prawie miał nowe wiadomości na bieżące tematy. I on to tutaj w kilku felietonach umieścił, proszę Państwa. Koledzy dalej będą potem mówić o sprawach ekonomicznych, a ja tutaj odczytam Państwu przegląd wiadomości koniecznych. Strasznie się u nas w Polsce zrobiło smutno, ponuro, nerwowo, zwłaszcza nerwowo. Nigdzie indziej w Europie życie publiczne nie jest tak emocjonalne jak nad Wisłą. Znajomi dzwonią do siebie, pytają, czy już się dziś wzburzyłeś? Nie zawracaj mi głowy, bo jestem skrajnie wstrząśnięty. Ludziom potą się ręce, pachy z emocji. Każdy dzień przynosi nowe wzruszenia, burza uczuć co chwila, co kwadrans wstrząsa społeczeństwem. Nikt nie ma czasu na myślenie, bo zajmuje go oburzanie albo wzruszanie, albo cierpienie. Prawdziwy romantyzm polski. Nie mędrca szkiełko i oko, ale łzy czyste, rzęsiste. Chmurnie i górnie, co dzień powtórnie. Rzewne uczucia i sercem szczucie. Łzawe tęsknice i nocne wycie. Ocean złości, a w perspektywie chrzęst łamanych kości. Tak sobie żyjemy jak na oddziale maniaków szpitala psychiatrycznego. Wszystko przez to, że wszelka informacja publiczna, wszelkie wystąpienia polityczne, przemówienia i wywiady osobistości wszelkich... Przewracam stronę... adresowane są nie do umysłów, ale do emocji. Każdy komentator czuje się w obowiązku określić uczuciowo, żeby nie odstawać. Któregoś dnia wypalimy się emocjonalnie, zostanie z nas pusta pałuba, golem gliniany, który myśleć się nigdy nie nauczył, a kochać nie może, bo się wyczerpał w strachu i nienawiści. Być może o to właśnie chodzi w tej burzy uczuć przetaczającej się nad Polską. Zróbcie sobie, Polacy, przerwę. Można na to wszystko patrzeć inaczej. Debata. Kolejną debatę publiczną o stanie gospodarki premier Donald Tusk chciał urządzić w klasztorze kamedułów, których obowiązuje ścisła reguła milczenia. Zrezygnował, kiedy się dowiedział, że jedno zdanie kameduli mogą jednak powtarzać. Memento mori. Nobel murowany. Epokowe odkrycie uczonych niemieckich. Życi zagazowali się sami. Sukces. Z drugiej Irlandii została nam tylko resztówka. Declan Gandley. Trwa spór, czy Wałęsa jest drugim Gandleyem, czy Gandley drugim Wałęsą. Interpretacja. Zdaniem profesorów konstytucjonalistów wyrok Trybunału Konstytucyjnego przyznający prezydentowi prawo wyjazdu do Brukseli można traktować rozszerzająco. Prezydent może także wyjechać do Otwocka. Postępy emancypacji. Minister infrastruktury Grabarczyk nosi się z zamiarem zmiany płci. Zdaniem jego doradców kobiety są jeszcze ładniejsze. W pustyni i w puszczy. Rząd przeniósł obchody 4 czerwca do Krakowa. Z kancelarii premiera docierają poufne wiadomości, że nie chodzi o Kraków nad Wisłą, tylko o ten baobab w pustyni i w puszczy, w którym mieszkali Staś i Nel. Jedynym, który tam może zakłócić galówkę, jest Kali, jeśli mu ukraść krowę. Dobra wola. Związki zawodowe nawołują rząd do kompromisu i przeniesienia uroczystości do składu opon. Zdanie odrębne. Szef kancelarii premiera, minister arabski, opowiadał się za wiecem w Gizie pod Kairem. Przygotował nawet krótkie przemówienie dla szefa rządu. Stoczniowcy, 40 wieków patrzy na was, a wy tacy malutcy, tacy malutcy. Dobry pomysł rozbił się o brak zgody Sfinksa, który oświadczył, że jest solidarny ze stoczniowcami, bo też nic nie ma do roboty i to od dawna. Mój serwis. Kiedy idziemy do kabaretu, tam... konfrontowani z padającymi ze sceny tekstami absurdalnymi, groteskowymi, czasem śmiesznymi, ale wiemy, o co chodzi. To wszystko jest na niby, dla pucu, dla zabawy. Artyści, którzy są często poważnymi ludźmi, obarczeni rodziną, dla zarobku się wysilają, żeby nas rozbawić, nie zapominając o nauce moralnej. Bawią ucząc i uczą bawiąc. A to jest możliwe dzięki umowności kabaretowego świata. A potem włączamy telewizor albo bierzemy do ręki gazetę i mamy to samo. Informacje absurdalne, wiadomości groteskowe, ale jakoś mało śmiesznie. Bo to nie na niby, to naprawdę, to już nie kabaret, to nasze życie.
Nie w kabarecie, ale w życiu powziąłem, jak mówi się ostatnio, w kołach wykwintnych, wiadomość o stołecznej pani sędzi Dorocie K., która przewodniczyła rozprawie przeciwko redakcji Gazety Polskiej, pozwanej o ochronę praw osobistych przez osobę podejrzewaną o współpracę z SB na podstawie zasobów archiwalnych IPN. Normalna wydawałoby się sprawa, gdyby nie to, że pani sędzia jest małżonką radcy prawnego Marka K., który był negatywnym bohaterem innego artykułu Gazety Polskiej, a sędzia K. odrzuciła w czasie procesu wszystkie wnioski obrony i wydała wyrok skazujący. Można powiedzieć, odegrała się za męża w todze sędziego RP z łańcuchem, z orłem białym na piersi i w majestacie prawa. Bardzo to piękny numer i bardzo doprawdy kabaretowy. Teraz stając przed sądem, każdy człowiek rozważny powinien najpierw badać parentele rodzinne sędziego, aby się upewnić, że nie chodził na przykład do podstawówki ze szwagrem sędziego, którego pobił workiem z kapciami. Dobrze jest też poznać krąg znajomych i przyjaciół składu orzekającego, żeby się nie zdziwić surowością prawa. I tak dobrze, że nie ma u nas kary śmierci. Z informacji o procesie i jego kulisach ułożyła mi się wiadomość rzetelna i prawdziwa. Rodzina K. skazała Gazetę Polską, a to z kolei natchnęło mnie ideą, że wrócił czas kontynuacji zabawy, jaką kiedyś uprawiałem. Tworzenia własnego serwisu prasowego, zawierającego informacje całkiem nieprawdziwe, za to wysoce prawdopodobne. Proszę bardzo. Byli esbecji masowo składają podania o zatrudnienie w Gazecie Wyborczej. Ze względów humanitarnych konfidenci i ich oficerowie prowadzący chcą adiustować teksty, nie wychodząc z domu. Na Półwyspie Sinaj archeolodzy wykopali tabliczki gliniane z rezultatami badania opinii publicznej z czasów Mojżesza. 80% Żydów było przeciwko przechodzeniu przez Morze Czerwone. Po zakończeniu kadencji Angela Merkel będzie sekretarką Gerharda Schrödera w zarządzie Gazpromu. Gołąbek pokoju został wpisany na listę gatunków zagrożonych. Polskie Stronnictwo Ludowe ma najwyższą na świecie wydajność działaczy z hektara. Kompromisowy projekt Lewicy aborcja będzie obowiązkowa tylko do 12 tygodnia. Z przekazów wynika, że Herod też był człowiekiem honoru. Zbrodnia katyńska nareszcie wyjaśniona. Historycy kremlowscy odkryli, że polskich oficerów wymordowali terroryści czeczeńscy. Ryka Steinbach wpisała na listę wypędzonych Adama i Ewę. Para została wygnana z Reichu. Ze względu na dyscyplinę pracy w toaletach dla personelu supermarketów deski będą z drutu kolczastego. Grzegorz Napieralski zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego likwidację PRL jako sprzeczną z ustawą zasadniczą. Trybunał przesłuchał okrągły stół i wszystkie jego cztery nogi. Euro 212 nie jest zagrożony. Michel Platini zaakceptował awaryjny plan B. Wszystkie mecze odbędą się na boisku Garwolinianki w Garwolinie. Dojazd dla kibiców autobusem PKS, noclegi dzięki życzliwości episkopatu na plebanii. Uwaga, będą autostrady. Wszystkie drogi o szerokości ponad 8 metrów otrzymają nazwę autostrady. Ruch nadal prawostronny. Powstał Związek Wypędzonych Krzyżaków. Krzyżacy domagają się zwrotu dwóch nagich mieczy i kleju Atlas. Polska nie będzie drugą Irlandią, tylko pierwszą. Z taką propozycją wystąpił rząd w Dublinie. Powołana przez ministra Sikorskiego komisja ekspertów bada, czy jest to przejaw szacunku wobec osiągnięć Polski, czy też wybieg związany z antyirlandzkimi nastrojami po referendum. Prace komisji zakończą się około roku 2018. Poza kopytkowym na mostach prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz planuje także pogłówne, podymne podatek od okien i od soli. Wszystkie te daniny zgodnie z obietnicami wyborczymi PO będą liniowe. Tylko bałwany niczego nie zrozumiały z zapowiedzi premiera o drugiej Irlandii i w przekonaniu, że chodzi o drugą Grenlandię, nie odleciały na lato do zimnych krajów. Dzięki rządowi jesteśmy już bardzo rozpuszczeni, powiedział słabym głosem rzecznik Związku Bałwanów Polskich. Indianie amerykańscy także domagają się od rządu polskiego odszkodowań za utracone mienie. Z pozwem wystąpił adwokat Winnetu Rosenkrantz. Dobra wiadomość dla ekologów. Sarin, Iperyt i Cyklon B też zostaną wpisane na listę gazów cieplarnianych. SLD zgodzi się na stopnie z religii na świadectwie pod warunkiem, że oceniana będzie znajomość Ewangelii według Judasza i krótkiego kursu historii WKPB. Nieznani sprawcy z czasów PRL domagają się uznania ich pracy za wykonywaną w warunkach uciążliwych dla zdrowia.
W ramach walki z korupcją koperty będą droższe. Joanna Senyszyn będzie wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Jej trwała ondulacja zrobiona w zakładzie fryzjerskim imienia Nadjeżdży Krupskiej w Nowej Hucie lata 54 roku trzyma się do dzisiaj. Coraz bliżej rozwiązania zagadki. Część uczonych twierdzi, że dinozaury wyginęły na skutek wysokiego poziomu moralnego i ascezy płciowej, a część, że z powodu naturalnych skłonności do kochania inaczej. Kompromis raczej wykluczony. Spór o to, czy najpierw było jajko czy kura, ostatecznie został rozstrzygnięty. Na początku był kogut. Już wkrótce ma nastąpić spontaniczny wybuch entuzjazmu społecznego. Trwa ustalanie dokładnej daty wybuchu. Gościem honorowym eksplozji będzie Donald Tusk. Zapadła decyzja o utajnieniu faktu, że Ewa Kopacz jest ministrem zdrowia. Informacja o pełnieniu przez panią Kopacz funkcji ministra poniża ją w oczach opinii publicznej i odbiera zaufanie niezbędne do sprawowania tego urzędu. Europoseł Bronisław Geremek planuje powołanie nowej partii. W związku z tym ONZ organizuje kolejny oddział błękitnych hełmów. Żołnierze będą stacjonować w strefie buforowej między Geremkiem a rzeczywistością. Ostatni rok poboru do wojska. Nawet tegoroczne kartofle występują w mundurkach. Grupa polskich intelektualistów najaktywniej popierających traktat z Lizbony została zaproszona na kilkudniowy pobyt w Disneylandzie pod Paryżem. W programach jazda na karuzeli, spotkanie z psem Plutą i wata cukrowa na patyku. Wszystkie koszty ponosi Komisja Europejska. Ministerstwo Finansów wyjaśnia, wzrost cen inflacji spowodowany jest pojawieniem się plam na słońcu. Zalecane są różowe okulary. I na zakończenie zagadka. Co jest prawdą, a co na razie nie? W informacji, że Jacek Żakowski dołączył do grona tych, którzy uważają, że Balcerowicz musi odejść. Poza tym wszyscy zdrowie, czego i Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Ja postanowiłem sięgnąć głębiej do książki, którą napisał Maciek Rybiński, powieści Bruderschaft z Belzebubem. Nie wiem, kto z Państwa miał przyjemność czytać. Jedna z najśmieszniejszych książek, jakie czytałem w życiu. Wybrałem fragment, w którym... Znaczy może nie podobał mi się najbardziej, bo najbardziej byłem zachwycony opisami z okresu przedstanu wojennego. No wspaniałe, z takich portretów Warszawy tamtych czasów to właściwie można tylko w innej epoce znaleźć Utermanda. Natomiast wybrałem sobie fragment już PRL schyłkowy, późny Jaruzelski, na gmachu KC pojawił się napis Manetek Elfares. Może przez szacunek dla gmachu i napisu wstanę. Generał premierator, będący równocześnie demokratycznie wybranym pierwszym sekretarzem, stał w piżamie z lampasami przed lustrem. Właśnie skończył się golić i oglądał z uwagą swoją twarz pokąsanego przez pszczoły pasiecznika. Był zdania, że ostatnio znacznie wyprzystojniał, a w każdym razie nabrał męskiego, zdecydowanego wyrazu. Dla treningu zmarszczył kilkakrotnie brwi, jednocześnie władczo wydymając usta. W zasadzie był ze swego wyglądu w pełni zadowolony. Czegoś mu jednak jeszcze brakowało. Z ciemnych okularów musiał zrezygnować. Raz, obrzydzili mu je karykaturzyści, dwa, towarzysz Andropow wyraził dezaprobaty. Cóż to, powiedział, unikacie mojego wzroku? Jeszcze tego samego dnia wieczorem stłukł przez nieuwagę okulary. Unikanie wzroku towarzysza Andropowa nie było szczególnie bezpieczne. Przez pewien czas myślał o zaburzeniu wąsów, ale w aktualnej sytuacji byłby to niewłaściwy sygnał polityczny. Zostały tylko brwi i usta. Jeszcze raz się zmarszczył i na dół, ale z godnością, dyskretnie i dziarskim krokiem pomaszerował do jadalni. Czekało tam skromne, żołnierskie śniadanie według normy 132b. Owsianka na mleku w blaszanej miste, 200 gramów chleba i kubek kawy zbożowej. Uśmiechnął się z goryczą. Był dumny ze swej spartańskiej skromności i chciałby, żeby go teraz mogli zobaczyć ci wszyscy, którzy sądzili, że rwał się do władzy, aby się nachapać. Nie, nie rwał się wcale.
Żydziłby wszystko w diabła, gdyby nie głęboka pewność, że stanowił dla Polski nie tylko mniejsze zło, ale i najlepszą alternatywę. Dodawało mu to otuchy w codziennej, trudnej służbie. Pogrążony w balsamicznych myślach, wewnętrznie uśmiechnięty, włączył radio i usiadł za stołem. Z głośnika puchnęła rzeźka muzyka, potem nastała chwila ciszy, przerywanej popukiwaniem i dalekim rzężeniem. Aż wreszcie odezwał się głos kobiecy. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Podajemy wiadomości. Generał premierator jadł machinalnie owsiankę i słuchał. Dziś we wczesnych godzinach porannych, dobiegło z radia, na gmachu Komitetu Centralnego w Warszawie pojawił się dużych rozmiarów napis wymierzony w poczynania PZPR. Nie jest jasne, jak aktywistom podziemnej Solidarności udało się wspiąć na wysokość drugiego piętra pilnie strzeżonego gmachu. Agencje też nie podały treści napisu. Z Warszawy donoszą o masowych aresztowaniach. Generałowi, premieratorowi łyżka zawisła nad miską z owsianką. Twarz mu spurprowiała. Nikczemność. Wykrztocił wreszcie. Bezczelna nikczemność. Odsunął miskę i pomaszerował w stronę gabinetu, gdzie na biurku stało kilka telefonów. Zamierzał skorzystać ze wszystkich jednocześnie. W drzwiach odwrócił się i krzyknął donośnie do adiutanta. Poruczniku Soroka! Mundur! Nie było czasu do stracenia. Drugi fragmencik. Konferencja prasowa dla dziennikarzy zagranicznych w biurze rzecznika prasowego rządu podsekretarza stanu w Urzędzie Rady Ministrów Jerzego Urbana zgromadziła kilkudziesięciu korespondentów prasy i telewizji. Siedzieli oni przy ustawionych w podkowę stołach, żuli słone paluszki, zabijali ją wodą mineralną Krynicianka i czekali na rzecznika. Wyszedł na salę punktualnie, niosąc spiczastą, ocienioną uszami głowę, ostrożnie niczym szklankę. Uśmiechnięty i wyświeżony jak zwykle, zasiadł za okrytym zielonym suknem stołem z samotnią, usychającą paprotką, mając po swych bokach kilku rozmaitych dyrektorów departamentów i rzeczowo wprowadził zebranych w postępy realizacji reformy gospodarczej. Reforma, tłumaczył, byłaby się udała, gdy nie hamowały jej poczynania administracji Urbana. Żadna reforma, dowodził rzecznik, nie może udać się w kraju socjalistycznym, o ile nie sfinansują je kraje kapitalistyczne ze Stanami Zjednoczonymi na czele. Dlatego, rzekł z całą otwartością Urban, wezwiemy Reagana przed Trybunał Międzynarodowy i wytoczymy przeciw niemu oskarżenie o sabotaż gospodarczy. A teraz proszę panów o pytania. Pierwszy zerwał się Marguerite z Le Figaro. Czy to prawda, zapytał, że tej nocy działaczom Solidarności udało się umieścić na gmurach KC jakiś napis? Jeśli tak, to czy moglibyśmy poznać treść tego napisu? Osobliwe żądanie, odparował Urban, aby domagać się od rzecznika rządu przekazywania treści antyrządowych napisów. Tak, wiemy o tym z nasłuków, że wrogie radiostacje, wypełniając swą misję szkodzenia wewnętrznemu pokojowi w Polsce, opublikowały tego rodzaju wiadomość. Jest ona zupełnie fałszywa i wyprodukowana została w propagandowej kuchni CIA, stanowiąc dodatkowy element w wojnie prowadzonej z socjalistyczną Polską. Nie było, nie ma i nie będzie na murach KC miejsca dla wywrotowych haseł. O tym mogę państwa zapewnić. Wystraszony profesor Szczepański, zasłużony socjolog, jeszcze bardziej zasłużony członek Rady Państwa, znalazł się w sztabie kryzysowym po pół godzinie. Kiedy jednak dowiedział się, od czego od niego żądają, od razu się uspokoił. A więc Mane Tekel Fares, a nie Farys, wywodził. Bo Farys to temat poematu Miłaszewskiego o sławnym wezyrze Rzewuskim. A to menda, szeptał Milewski do swego sąsiada. Ci intelektualiści wszyscy jednakowi, śmietnik w głowie, odpadł tamtych. I nie jest po żydowsku, ciągnął profesor. To znaczy ani po hebrajsku, ani po aramejsku, ani widzisz, a tylko w języku chaldejskim. Znaczy to policzone, zważone, rozproszone. I stanowiło groźbę proroczą wpisaną ognistymi literami podczas uczty u króla Baltazara, władcy Babilonu. No i co z tym Baltazarem? Zapytał ktoś przytomnie. Zginął, odparł Szczepański, a królestwo upadło. Po sali przeszedł szmer. Groźba!
szeptali. Prorocza, szeptali. Ognistymi literami, wszystko się zgadza, szeptali. Aż wybuchł ten okrzyk niemymi pytaniami. Co robić? Pierwszy ozwał się Milewski, sprawnie wypchnął Szczepańskiego za drzwi, dziękując mu po drodze, ale ciszy nabrzmiałej nie odważył się przerwać. Odważył się generał premierator. Co teraz? Zapytał wprost. Radźcie, towarzysze, bo jak nie wymyślicie, wprowadzę na salę wojsko. Może tyle. To ja może nawiązując do generatora i jego... i jego patronów, tak to sięgnę po taki króciutki tekścik, bo chciałem kilka krótszych tekstów z tej książki Bajeczki Ekonomiczne, która jest głównym powodem, dla którego dzisiaj zebraliśmy, przypomnieć. Taki mały spór wybuchł w pewnym momencie na temat aktualności tekstów z tej książki i nie ukrywam, że w gronie organizatorów oraz występujących tutaj była i frakcja tych, która mówiła o ich dużej aktualności i inna, która mówiła o ich mniejszej aktualności. Mnie się wydaje, jak sobie przypominam taką odpowiedź Stanisława Lema na pytanie, jaki będzie XXI wiek, on mówił, że będzie taki sam jak XX, tylko bardziej. I kiedy czytałem te teksty, nawet kiedy były to krótsze kawałki zawinięte wokół jakichś konkretnych wydarzeń politycznych w Polsce ostatnich lat, to nawet jeżeli okoliczności się już trochę nam zdezaktualizowały, to mechanizmy pozostają w dalszym ciągu aktualne. W związku z tym odnoszę wrażenie, że te teksty są takie, jak były, tylko bardziej. Prawda czasu, prawda ekranu. Dzisiaj jest 101 dzień rządów Donalda Tuska. Rocznica nieokrągła, ale też miło. Setną rocznicę, liczoną w dobach, Prawo i Sprawiedliwość uczciło ekranizacją nowej wersji bajki o czerwonym kapturku, wilku i leśniczym. Podobno amerykańska akademia filmowa przyznająca Oscary wyraziła żal, że Tusk nie obchodził setnego jubileuszu wcześniej i film nie załapał się do konkursu. Dzieci polskie liczą na serial. Możliwości są przecież ogromne, potrzebna jest tylko fantazja. Na 110 dni Tuska można przecież nakręcić bajeczkę o złotej rybce, która nie może spełnić ani jednego życzenia rybaka, bo się jej wyczerpał budżet. Na 120 dni film o Sezamie, co się nie chce otworzyć, bo Tusk zapomniał hasła. 10 dni później Alibaba i 40 rozbójników z CBA z Julią Peterą w roli głównej. Potem Janosik, który rabował biednych i rozdawał bogatym, aż go powieszono za pośrednie ziobro. Smok wawelski pożerający dziewicę i rozsadzony siarką ukryty w Chlebowskim. Dalej bajeczka o kotku, co był chory i zszedł, bo pan doktor nie przyszedł, strajkował i głodował. O kruku, co najpierw sam pożarł ser i dopiero potem zakrakał, a głupi lis siedział pod drzewem jak frajer. O nagim królu zasłanianym przez bor. O księciu cudnej urody, którego całowano tak długo, aż zmienił się w ropuchy. O latającym dywanie dla wizyt międzypaństwowych i o dżinie w butelce, który może jest koniakiem, ale zawsze przynosi ukojenie. Można tak obsłużyć całą kadencję i obchodzić rocznicę za rocznicą i jubileusz za jubileuszem, bo nasza rzeczywistość coraz bardziej jest bajkowa, a wokół naszych spraw uwijają się krasnoludki, skrzaty i gnomy. Uczeni odkryli, że to małpy pochodzą od człowieka. Nazwisko i adres znane redakcji. Dokładne badania wykazały, że w trakcie ewolucji ogon nie zanikł, tylko wyrósł, a stopy stały się chwytne. Odkrycie utrzymywane jest w tajemnicy ze względu na wrażliwość i drażliwość małp. Dopuszczeni do sekretu politycy obawiają się także, że małpy ogłoszą się koroną stworzenia i sięgną po władzę. Szczególnie ambitne są orangutany. Dinozaury wymarły na skutek wysokiego poziomu moralnego, nie pozostawiając potomstwa, podobnie mamuty. Natomiast tygrysy szablastozębne wyginęły wskutek niskiego poziomu dentystyki i ortodoncji oraz reformy ubezpieczeń zdrowotnych. O diplodokach i rombopteryksach nic na razie nie wiadomo, ale badania trwają. Jeśli chodzi o amebelodona, sprawa okazała się prosta. Miał on bardzo krótką pamięć, w związku z tym robił sobie dla pamięci węzełki na obu trąbach i nie mogąc oddychać, musiał zdechnąć.
Międzynarodowy zespół pracujący wespół odkrył natomiast, że kosmos z wyglądu przypomina jajko sadzone na boczku. Podobieństwo jest tym większe, iż po bokach skwierczy. Uczeni chińscy twierdzą, że Ziemia znajduje się w okolicach żółtka, a naukowcy austriaccy z Instytutu Franciszka Józefa skłaniają się ku jajku po wiedeńsku, zaś zespół ekspertów holdingu Polski Cukier propaguje kogel-mogel. Polska Palestra opublikowała oświadczenie świadków, że kosmos jest jak adwokat, ale już taki rozlany. Czołowi historycy zajmują się ostatnio opalaniem. Rezultaty opublikują, kiedy przejdzie im ból głowy. W naukach społecznych zastój. Trwają gorączkowe poszukiwania sposobów nakłonienia społeczeństw do zachowywania się zgodnie z teorią. W filozofii ból istnienia i brak forsy. A w ekonomii lepiej. Tylko brak forsy. Jeszcze mam poczytać trochę? Tak. No dobrze, to proszę Państwa, idziemy dalej. Średnia ciśnienia obywateli spadła poniżej stanów krytycznych. Przypadki toczenia piany z pyska stały się rzadkością. Owszem, od czasu do czasu odzywa się jeszcze gdzieniegdzie miedź brzęcząca, ale cymbał brzmiący zamilkł. Miliony Polaków, zamiast kłócić się rutynowo, kto zawinił, osuwają się w prywatność i szukają powodów do zwady poza polityką. Aby podtrzymać narodowego ducha, nie dopuścić do wyobcowania się Polaków z głównego nurtu życia i przeżycia, a zwłaszcza do powstania wrażenia, że tak już będzie zawsze, z przyzwyczajania się do myśli... Przyzwyczajają się do myśli, że sporządziłem kolejny biuletyn złożony z wiadomości i ocen, których lektura pozwoli każdemu, nawet w pustyni i puszczy, zachować kręgosłup obywatelski i przygotować się do wznowienia uczestnictwa w życiu politycznym, intelektualnym i uczuciowym. Ogary na razie poszły w las, słychać tylko echo ich grania, ale wrócą. Polaku, bądź gotowy. Z ostatniej chwili, w tym sezonie ogórki lekko skwaszone. Ulga, impeachmentu nie będzie. Będzie pitchment. Nowa księga przysłów polskich. Z tej mąki już jest chlebowski. Komunikat. Stowarzyszenie Dzieci Polskich, patent europejski, wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że smoki były istotami wielce łagodnymi i pełnymi dobroci, a znalezione w ich skamieniałych odchodach zgromadzonych w Instytucie Pamięci Smoczej resztki dziewic zostały podrzucone i fałszywie zinterpretowane przez paleontologów. Oświadczenie podpisały czołowe dzieci polskie wraz z wychowawcami. Ogłoszenie. Bar mleczny, wesoła krówka, specjalność zakładu, wódka i zakąska. Epokowe odkrycie. W piwnicy w Szawnicy odnaleziono manuskrypt programu politycznego Kazimierza Odnowiciela. Punkt pierwszy brzmi: pastwisko i boisko w każdej gminie. Lektura obowiązkowa dla poprawkowiczów. No, to będzie dłuższy poemat. Zapluta reduta. Nam głosować kazano. Wstąpiłem nieśmiało i spojrzałem na salę. 300 posłów spało. Marszałek laską stuknął, otwarta debata. Tylko dzielny Chlebowski wśród rzędów wciąż lata. Coraz kogoś dopada, wśród krzeseł się zwija, pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija. Patrz, to niesią w mównicy parska, wrzeszczy wyje, ryczy jak byk przed bitwą, miotta się, grunt ryje. Sensu mowy nie widać, lecz słychać po dźwięku, po waleniu się w czoło, po publiki jęku, że rację daje wielkiej, że cnotą świeci, skoro tyle słów prędkich z ust zgniewanych mieci. Mocarzu, jak Bóg silny, jak szatan przebiegły, twoje rządy okrutne dziś kresu dobiegły, gdy nam pęta i weta nakładasz wciąż świrze, gdy lewicy kwiat pierwszy twoje stopy liże, jeden palikot mocy twojej się urąga, podnosi na cię rękę i koronę ściąga, koronę Wałęsów, kwachów z twojej głowy, bo się ukradł Tuskowi, bracie Jarosławowy. My teraz na reducie staniemy okrakiem, podzielim się Polską jak Polak z Polakiem. Tak mówił Niesiołowski. Alechu pobladnął, nie mając TVN-u już krajem nie władnął. I uczuł, jak się odwraca Polska rozogniona, przeżegnał ją i upadł, gdy dobiją skona. Spojrzałem i ja na salę, fotele, posady, stanowiska dla naszych i wrogów gromady. Wszystko jak sen znikło.
Tylko czarna bryła złudzenie Polsce leży, rozjemcza mogiła. Ale i ci, co bronili, i ci, co się wdarli, pokoju wiecznego wcale nie zawarli. Do walki dalszej nie zbraknie sił ani impetu, póki starczy mandatu i immunitetu. A gdy tego nie stanie, wyjdą na ulicę i krzycząc na pochybel, zaleją stolicę i będą pluć i plugawić, bo dzieło zniszczenia w dobrej sprawie święte jak dzieło tworzenia. I tak bez krwi i bez łez, a za to zaplute warszawskie bruki nową wydadzą redutę. Wrażliwość społeczna. Plany zakupu nowych samolotów dla rządu zostały zmodyfikowane. Zakupione samoloty zostaną przeznaczone dla najuboższych. Kryzys. Konie chodzą po domach i zbierają chleb dla ludzi. Informacja dla konsumentów. W związku z licznymi zapytaniami o inflację i wzrost cen, Ministerstwo Finansów informuje, że to światełko, które zapala się po odwarciu lodówki, to jest światełko w tunelu. Z parkietu piąta klepka się obluzowała. Wiadomości rynkowe. Na rynku politycznym odczuwa się niedostatek buraków. Sensacja. Na Saharze złapano pingwina. Ujęty tłumaczy się, że przeszedł na islam. Oświecenie. W związku z deklaracją premiera, że bierze osobistą odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne Polski, w sklepach zabrakło świec. Także znicze nagrobkowe są na wyczerpaniu. Apel, niech żywi nie tracą nadziei. Wszyscy jesteśmy śmiertelni. Nowa fundacja. Ambasador Ślimak, który powrócił właśnie z placówki, założył fundację Ser na Pierogi. Wpłat można dokonywać anonimowo pod hasło Wody trupie, płas w skorupie. Reorganizacja. Wychodzimy ze płotków na szerokie pole. Agencja Rynku Rolnego zmieni nazwę na Agencję Towarzyską Rynku Rolnego. Rosną notowania Obamy. Także burmistrz Pacanowa opowiedział się za prezydenturą Obamy. Sołtys wsi Jeziorany wciąż się waha. Hazard. Nowe zakłady w Totolotku. Kto trafił szóstkę, zostaje prezesem i zgarnia całą pulę. Orientacja. Coraz częściej porównuje się polską politykę do piaskownicy. Robią to przede wszystkim ludzie, którzy wyciągnęli głowę z piasku i rozejrzeli się wokół. Na wsi wesoło. Konie się śmieją, bo kury robią sobie jaja. Poparcie. Kilka wielkich organizacji społecznych, m.in. Platforma Reumatyków, Sojusz Rwy Kulszowej, Liga Kości i Stawów Polskich oraz Samoobrona Migdałków i Ucha Środkowego, poparło globalne ocieplenie. Natomiast przepuklina i skleroza okazały obojętność. Dieta cud. Dietetycy zalecają najnowszy sposób na odchudzanie. Gruchówka na boczku 6 razy w tygodniu. Na wieczerze 2 talerze. W niedzielę fasolówka z kiełbasą. Na śniadanie śledź w śmietanie. Efekt gwarantowany. Szczegóły w gazetach. Sposób na kryzys. Autorytety twierdzą, że gdybyśmy mieli euro, nie byłoby u nas kryzysu. To samo można powiedzieć o złotych dewizowych, rublach transferowych, a nawet o talarach Marii Teresy. Nastroje konsumenckie. W celu poprawy nastrojów konsumenckich do każdej butelki wódki dodawany będzie portret wicepremiera Waldemara Pawlaka. Nikt już w tych ciężkich czasach nie będzie musiał pić do lustra. Projekt stulecia. Lewica domaga się podniesienia podatków dla najbogatszych. Pieniądze zebrane najbogatszym będą przeznaczone na rozbudowę aparatu administracyjnego zajmującego się rozdawaniem najuboższym. Zmiany kadrowe. Następny minister sprawiedliwości będzie profesor prawa, który nigdy nie miał długów, bo zawsze miał dość pieniędzy z budżetu i okolic. Na pocieszenie dla Andrzeja Czumy cytat z Adama Mickiewicza. Bo słuchajcie i zważcie u siebie, że według Bożego rozkazu, kto nie dotknął ziemi ni razu, ten nigdy nie może być w niebie. Uwaga, telewizję. Agencja Nietowarzyska dysponuje ciekawym człowiekiem do wykorzystania w talk show. Specjalność masowy morderca, gwałciciel, homoseksualista, śmiertelnie chory, nekrofil, polityk, orientacja na życzenie, ceny umiarkowane ze względu na kryzys. Dla stałych klientów upust. Kryzys w Rosji. Na kremlowskim wysypisku śmieci w Moskwie znaleziono kości mamuta, niestety już obgryzione. Komunikat Gazety Wyborczej. Na śmietniku historii też można znaleźć trawę duchową.
Polacy i ich matka nadzieja. Według zapewnień płynących z kół rządowych Polska jest w dobie kryzysu w o wiele lepszej sytuacji niż pozostałe kraje świata. Co do tego kosmosu, co do całego kosmosu, badania porównawcze jeszcze trwają, ale już ustalono, że jest tam jeszcze gorzej niż w Islandii. Gwiazdozbiór wodnika, panika. Panna, ruja i golizna. Psy gończe, wścieklizna. Wielki wóz ukradziony. Strzelec zraniony. Na Syriuszu głód. Na Jowiszu bunt. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, a u nas spokój jest i będzie. Cytat z felietonu Antoniego Słonimskiego z lat 60. Farfał di klaczkie. Jak się mawiało w przedwojennych stemferach kupieckich i pomyśleć, że PO, prezes TVP pomawiano o całkiem przeciwne afiliacje. To kiedyś taki farfa był. Do tego to nawiązuje. Kryzys w stosunkach państwo-kościół. Pan Bóg postanowił przejść na emeryturę, ale ZUS odmawia naliczenia mu wysługi lat od stworzenia świata ze względu na brak pełnej dokumentacji. Bóg zwrócił się do SLD z prośbą o ochronę i pomoc. W zamian obiecuje cud na durną wyborczą. Skandal. Odpowiednie służby wykryły, że pracownicy radia publicznego pobierali za wykonywaną pracę honoraria. Nowa ustawa medialna położy kres tym skandalicznym nadużyciom. Radio będzie finansowane z dobrowolnych składek pracowników. Odgłosy zimowe. Mimo, że to nie Wigilia, prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi ostatnio ludzkim głosem. Łagodność prezesa wzbudziła w kołach zbliżonych orzut kamieniem do inteligencji zrozumiałą czujność i szczujność. Stan zagrożenia. Ekologowie biją na alarm z powodu ocieplenia globalnego, ogólnego pogorszenia warunków. Pluskwom grozi wyginięcie. Przeciwdziałanie kryzysowi. Fryzjerzy amerykańscy oferują nową usługę. Zdejmowanie skalpów. Idzie nowe. W kurniku chłopa małorolnego spod Jasła znaleziono jajko mądrzejsze nie tylko od kury, ale i od gospodarza. Jajko będzie kandydować do Parlamentu Europejskiego z list porozumienia dla przyszłości Dariusza Rosatiego i jego córki. Z frontu walki o wolność słowa. Stefan Niesiołowski potępił Rzeczpospolitą za odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne, chodzenie na pasku i robienie wody na młyn. W związku z nietrzymaniem się gazety jedynie słusznej linii Niesiołowski zaproponował zmianę tytułu na biuletyn PiS. Wicemarszałek ma rację, nie po to walczył o wolność demokracji, żeby teraz każdy pisał, co mu się podoba. Inicjatywa ustawodawcza Niesiołowskiego, zrobienia z Rzeczpospolitej pierwszego pisma III Rzeczypospolitej, wydawanego w drugim obiegu, oczekiwana jest niecierpliwością lada chwilę. No można powiedzieć zdezaktualizowana informacja. Pomoc humanitarna. Prezydent Francji Sarkozy przeznaczył ogromne sumy na utrzymanie produkcji w przemyśle motoryzacyjnym. Niesprzedane samochody wyprodukowane dzięki państwowym dotacjom będą przekazane do krajów trzeciego świata jako pomoc humanitarna. Gdyby Polska nie pospieszyła się z przystąpieniem do Unii, też moglibyśmy dostać francuski samochód. Pomnik chwały. W Kielcach wzniesiono pomnik Aleksandra Macedońskiego. Jest to jedyny pomnik, który uzyskał poparcie wszystkich radnych. Proszę Państwa, jeszcze kawałek. Literatura trzyma się krzepko. Tylko w literaturze nie ma kryzysu. Wkrótce ukaże się nowa powieść Violetty Boczek, Fajfus. Wstrząsająca historia rozterek moralnych lesbijki, która zadała się z transwestytą, biorąc go za kobietę. I odkrywszy symptom prawdy, stanęła przed wyborem, czy zachować wierność feministycznym ideałom, czy też okazać tolerancję wobec kochających inaczej. Puenta powieści jest tak zaskakująca, że omówimy to wybitne dzieło polskiej prozy współczesnej, jak tylko dojdziemy do siebie. Ale to nie prędko, raczej po kryzysie. Dziękuję bardzo. W imieniu Macieja Rybińskiego. Jak Państwo widzicie, wiele z tych spraw, no niektóre powiedzmy są trochę już tam przebrzmiałe, bo akurat dotyczą konkretu z tam któregoś roku. Ale niektóre są bardziej nawet aktualne, tak, bardziej aktualne niż wtedy. Niektóre są profetyczne, powiem Ci szczerze, że przy tej Reducie Ordona w paru miejscach ciarki bierze o plecach. Przez drodzy Państwo, wszystko to powstało przed rokiem 2010. Przed Smoleńskim. Ostatnie z 2009 roku. Więc tylko mogę osobiście zakończyć, że ostatnie zdanie, które Maciek napisał w Gazecie Polskiej, było ciągle jeszcze niezrealizowane. Morda w kublik. To jest taki felieton gdzieś, który on napisał jakby na pożegnanie. Nie wiem, czy go odczytać. To już raczej
Może na inną okazję, na inną okazję. Ja jeszcze taki felieton w świecie bajki chciałem przypomnieć, które myślę też jest jednym z tych felietonów, które się robią bardziej aktualne, im więcej czasu upływa od ich napisania. W świecie bajki. Wybitni uczeni, ale także zwykli niedouczeni, aby wyjaśnić konwulsje trapiące rozmaite narody, zużywają całe bele papieru i jeziora atramentu, pisząc uczone traktaty. I nic. Sami nie rozumieją i innym też nie wyjaśniają. Tymczasem wystarczy sięgnąć po bajki, na których wychowywane są poszczególne narody, aby doznać olśnienia i wszystko zrozumieć. Niemcom na przykład opowiada się w dzieciństwie skrajnie okrutne baśnie braci Grimm, ale najpopularniejsze są wierszyki o Stiefelpeterze, pouczające o konieczności posłuszeństwa wobec zwierzchności i o tragicznych skutkach krnąbrności. Pan Jachowicz spolszczył to tak. Wczoraj był zdrowy, wesół i tłusty, 5 dni chorował, umarł na 6. Każdy się winien słuchać mamusi, kto nie zje zupki, ten umrzeć musi. Anglicy mają dla odmiany pogodne opowieści Dickensa i pełną mądrego humoru Alicję w Krainie Czarów. A my Polacy? U nas królują podania o dumnej Wandzie, co patriotycznie nie chciała Niemca. O Szewczyku Dratewce, który się nie patyczkował ze smokiem, tylko wysadził go siarką. Albo o Wyrwidębie i Waligórze, co to wyrwali wszystkie dęby i wywalili wszystkie góry. Jednym słowem zrobili powszechną demolkę. Obecnie mądrale wszystkich krajów łączą się w rozważaniach, dlaczego Rosjanie opowiedzieli się w wyborach za zamordyzmem, nazywanym z powodów estetycznych ograniczoną demokracją, oraz poparli carskie zapędy Putina. Odpowiedź jak na dłoni leży w ulubionej bajce rosyjskiej o Wani Głuptasku. Za górami, za lasami żyła była uboga wdowa, która miała 3 synów. 2 było mądrych, a 1 głuptasek. Mądrzy chodzili do szkół, uczyli się, a jak już się nauczyli, ruszyli w świat. Jednego zastrzeliła mafia, a drugi został 25 lat karnej kolonii o zaostrzonym rygorze. Wania Głuptasek natomiast leżał całymi dniami na piecu, jadł pieróg ze śmietaną. Aż pewnego dnia piec jęknął, wykopał się z polepy i ruszył do stolicy, a Głuptasek pod pierzyną na nim. Jak dotarł na miejsce, ożenił się, nie zsiadając z pieca, z księżniczką i został carem samodzierżawnym. Taki jest ideał władzy w Rosji, wyssany przez lud wraz ze śmietaną z pieroga. Ostatecznie można też dojechać do stolicy na koniku garbusku. Oba sposoby budzą podziw i szacunek, nie tylko zresztą w Rosji. To dlatego rząd Donalda Tuska deklaruje, że będzie się układał z Rosją taką, jaka jest, bez względu na jakość demokracji i sposoby sprawowania władzy. Polski piec do podróży do Moskwy jest już narychtowany, będzie przy okazji taniej nawet niż rejsowym samolotem. To jest chyba najlepsza puenta, chociaż smutna. Krysiu, pamiętamy o Maćku, nigdy nie zapomnimy. Spotkamy się pewnie na Złotej Rybie. Jeśli będą jeszcze kandydaci do tego oznaczenia, Państwu dziękujemy. Państwu dziękujemy. No i do zobaczenia w kolejnym klubie Ronina. Ja osobiście za 2 tygodnie zapraszam.